No, ja sobie proszę, no. Tylko dlatego chciałem zaraz na początku podsumować, nie wiem, powiedzieć Pani Dyrektor, żeby ich niepotrzebnie tutaj nie przetrzymywać. Ja odniosłem wrażenie, jeżeli się mylę, to bardzo proszę ewentualnie Pani Dyrektor o skorygowanie, że jednym z głównych problemów w zakresie pozyskiwania środków, bez względu na to, czy to będą środki z dotacji, czy to będą środki z kredytu, aby te przedszkola mogły we własnym zakresie, co należy podkreślić, nie kosztem budżetu gminy, tylko we własnym zakresie, żeby te przedszkola mogły się nadal rozwijać, żeby mogły wykonywać niezbędne działania w zakresie inwestycji, jest umożliwienie zawarcia umowy na czas dłuższy niż okres jednego roku. Ja rozumiem argumenty Pana Sekretarza odwołujące się do zmian w zakresie przepisów dotyczących oświaty przedszkolnej. Zdaję sobie również sprawę... Ja zdaję sobie sprawę również, że jest to decyzja przede wszystkim Pana Wójta. Niemniej jednak to stanowisko Państwa jakiś czas temu zdecydowało o tym, że Pan Wójt również zdecydował się na takie krótkie okresy najmu. W związku z tym ja stanowię wniosek. Oczywiście jest to wniosek o charakterze intencyjnym, ale być może będzie dla Pana Wójta jakąś wskazówką opinii Rady, a w szczególności Komisji Oświaty. Stawiam wniosek o to, żeby zwrócić się do Pana Wójta z prośbą o ponowne przeanalizowanie stanu prawnego, sytuacji finansowej placówek i rozważenie zawarcia umów dzierżawy najmu na okres dłuższy niż jednego roku, taki, który umożliwiałby inwestowanie w te placówki przez ich dyrektora. Taki wniosek stawiam do Pana Przewodniczącego. Dziękuję. Zaprotokołowane, tak? Rozumiem, że nie dajemy to, bo teraz intensywnie nie dajemy to głosowania tego wniosku, nie? Poprzednio wniosek był głosowany, ten, który mówił o tym, że one mają być roczne. Więc ja myślę, że w tym momencie wyrażałby on moje stanowisko. Miałem na myśli to, że tego typu wniosek nie będzie wiążący dla Pana Wójta, ale myślę, że przegłosowanie go świadczyłoby o tym, czy Komisja jest za takim wnioskiem, czy też nie, bo tak też się może zdarzyć, jeżeli Państwo głosujecie przeciwko. Więc ja jednak prosiłbym Pana Przewodniczącego o przegłosowanie. Ja się z Panem zgadzam, Panie Radny, tylko mnie tutaj zastanawia ta nowa ustawa, która ma być wprowadzona w 2015 roku. Co będzie? To jest taka duża, nie, duży znak zapytania. A ustawa strzelca, czy raz tego, za to, co się przymierzają w 2015. Panie Przewodniczący, ja w tym wniosku zawarłem potrzebę przeanalizowania stanu prawnego, a więc również zmian spowodowanych ustawą, jeżeli okaże się, że w wyniku tej analizy nie ma takiej możliwości w przyszłym roku. Być może coś się zmieni, prawda? Pytanie tylko, czy radni uważają, że należy pomóc w ten sposób dyrektorom, nie tracąc nic z budżetu, podkreślam, czy też nie należy, a wręcz zyskując, to oczywiście robią. Proszę bardzo, daję pod głosowanie wniosek Pana Kuczewskiego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek wstrzymał. 9 obecnych. Dziękuję bardzo.